Witam serdecznie. Spotkamy się dziś z Barbarą i Bartoszem, którzy zajmują się ekologicznym budownictwem i architekturą holistyczną. Bardzo proszę, powiedzcie nam, czym są ekocentrycy. Ekocentrycy jest to spółdzielnia socjalna. Powstała mniej więcej około 1,5 roku temu w Krakowie. W wyniku działań 5 osób, 5 członków założycieli. Naszym celem, głównym działaniem jest wdrażanie naturalnych materiałów w budownictwie i szerzenie więcej wiedzy na temat właśnie biobudownictwa, czyli propagowanie zdrowego budownictwa. Kim jesteście? Kim są założyciele tej fundacji? Spółdzielni właściwie. Tak. Ja jestem z wykształcenia architektem, a właściwie to nie tylko architektem, bo skończyłam projektowanie architektoniczne na krakowskiej ASP i w Akademii Rietvelda w Amsterdamie. Więc mam troszeczkę niekonwencjonalne podejście do architektury, bo jak zakres tych studiów był dużo szerszy, ale dlatego, że mieszkałam 20 lat w Holandii, to miałam czas studiować właśnie te aspekty zdrowia związanego z budownictwem. Więc to jest jakby podstawą założenia też naszych organizacji, bo w zasadzie chcemy krzewić wiedzę na temat tego, w jaki sposób wpływa środowisko zbudowane na zdrowie człowieka. Czyli rozumiem, że w Amsterdamie przykłada się wagę do zdrowia człowieka w budownictwie, tak? To znaczy, to jest organizacja, która powstała przy Politechnice Eindhoven, nazywa się FIBA i w przetłumaczeniu na język polski można to nazwać. Właściwie to było Stowarzyszenie Integralnej Biologicznej Architektury. I to była organizacja skupiająca ludzi zainteresowanych tym kierunkiem w budownictwie i w architekturze. Nie można powiedzieć, że to jest cała Holandia oczywiście, bo jest to zawsze jednak te kierunki, zwłaszcza powiedzmy 20 parę lat temu, były niszowymi. Tak jak teraz jest biobudownictwo niszowym działaniem w Polsce. Natomiast ta moja organizacja przyczyniła się do tego, że Holandia zmieniła politykę budowlaną. I w zasadzie wszystkie normy unijne, które teraz do nas przychodzą z zachodu, to jest właśnie wynik działalności tego typu organizacji, które istniały we wszystkich krajach Europy, a głównie Niemcy, Austria, właśnie Holandia, Belgia. I ta część architektów skupionych na wpływie architektury na zdrowie człowieka i na środowisko naturalne, właśnie ci ludzie zmienili tą politykę budowlaną i to, co my teraz w Polsce w tych latach dostajemy, jest to tak trudne u nas do wprowadzenia, ponieważ świadomość społeczeństw i poziom wiedzy o ekologii, tej prawdziwej ekologii, jest bardzo niski. Czym jest architektura holistyczna? Architektura holistyczna jest to projektowanie architektoniczne, które bierze pod uwagę wszelkie szeroko pojęte wpływy obiektów zbudowanych na zdrowie człowieka, na psychikę człowieka, na jego zachowanie, na jego samopoczucie. I w zasadzie ten ruch zaczął się w Europie już w latach 80., kiedy stwierdzono, że właściwie zdrowie człowieka należy pojmować dużo szerzej. Mianowicie, że jest to i psychika człowieka, i jego zdrowie fizyczne, i jego samopoczucie, po prostu związki w społeczeństwie. I holistyczna architektura ma powstawać w ten sposób, aby ludzie po prostu mogli żyć szczęśliwie, czuli się zintegrowani w społeczeństwie, aby domy, w których mieszkają, nie powodowały u nich raka czy jakichkolwiek innych chorób cywilizacyjnych, co się właściwie dzieje w tej chwili. W związku z tym należy uwzględnić przy projektowaniu budynków w zasadzie bardzo wiele wiadomości z różnych innych nauk. I to dotyczy i psychologii, dotyczy to materiałoznawstwa, dotyczy to na przykład biologii budowlanej. Jest to nauka, która w zasadzie jest podstawą tego myślenia. Mianowicie chodzi o to, że jakikolwiek materiał użyty we wnętrzu domu, który zawiera w sobie bardzo szkodliwe substancje chemiczne, powoduje, że ludzie potem chorują. I niestety od II wojny światowej zaczęto wprowadzać w budownictwie mnóstwo chemii, mnóstwo różnych przyspieszaczy i to są materiały, to są po prostu substancje, które my wdychamy mieszkając w budynkach, które zostały zbudowane w ostatnich latach. No i te substancje powodują, że ludzie chorują i że dzieci mają alergię, że mnóstwo ludzi się źle czuje w tych budynkach i teraz dotyczy to również i formy tych budynków, dotyczy to również wykończenia materiałowego.
Czyli jest to mnóstwo różnych zagadnień połączonych razem. Czyli rozumiem, że nie wystarczy zastosować feng shui w mieszkaniu, żeby czuć się dobrze. Trzeba koniecznie brać pod uwagę materiały, z których zbudowany jest dom czy mieszkanie. I to ma wpływ na nasze zdrowie tak samo jak żywność, którą spożywamy. Tak, tak. Jest to po prostu jeden z czynników, który wpływa na to, jak się czujemy, jakie mamy zdrowie i jak funkcjonujemy. Ja bym tutaj jeszcze dodał, że holistyczna architektura uwzględnia również proces po wyprowadzeniu się z takiego budynku, czyli co taki budynek, w jaki sposób on się przyczynia do środowiska. Czy taki budynek na przykład ma negatywny wpływ na środowisko po jego rozbiórce, tak, czy nie. Czyli przed realizacją, przed nawet stworzeniem materiałów budowlanych uwzględnia się, już teraz obecnie zaczyna być to coraz bardziej wdrażane jako normy poprzez Unię Europejską w związku z protokołem Kyoto, gdzie uwzględnia się i liczy się ilość emisji dwutlenku węgla, która jest używana przy produkcji materiałów budowlanych. Czyli tutaj to, o czym mówi Basia właśnie, że uwzględniamy od początku zaistnienia nawet materiałów budowlanych po rozbiórkę budynku. I oczywiście, co najważniejsze, impact, czyli wpływ budynku na zdrowie ludzkie. I rozumiem, że wasze projekty są zgodnie z najnowszymi standardami Unii Europejskiej. Mhm. Tak, ale mówimy o tym bardzo wysokim kryteriach, bo mamy różnego rodzaju kryteria oceny. To, o czym Bartek mówił, nazywa się w języku budowlanym LCA. Chodzi o cykl życia każdego materiału, cykl życia budynku, wszystkiego, co użyjemy w trakcie budowy. Rozumiem. Proszę, powiedzcie mi, jakie nauki wykorzystujecie w tym ekologicznym budownictwie? Czy również tutaj jest mowa o świętej geometrii? Tak, tak. Zdecydowanie tak. Z tym, że zastosowanie świętej geometrii w budynkach może być potraktowane bardzo szkicowo, bardzo schematycznie, może pójść daleko dalej. Znaczy być bardziej, mamy różnego rodzaju możliwości wdrożenia świętej geometrii w budownictwie. I niestety ogromnym polskim problemem jest to, że mamy z powodu planów zagospodarowania większość Polski jest zmuszona budować dachy dwuspadowe, więc nie możemy poszaleć z różnymi fajnymi formami budynków. Ale udało się już nam zaprojektować, znaczy zaprojektowałam taki budynek kilka lat temu na planie ośmiokąta. Jakkolwiek nie jestem wcale przekonana, że człowiek ma mieszkać w domach ośmiokątnych, bo jest to świetnie, się to nadaje na salę spotkań, na integrację ludzi i na jakby innego rodzaju użytkowanie. Natomiast ktoś po prostu sobie zażyczył taki budynek, stoi pod Warszawą, a teraz robimy znowu pod Warszawą, będziemy budować budynek na planie sześciokąta i bardzo precyzyjnie zaprojektowany w środku z wszystkimi wymiarami, bardzo po prostu potraktowany całościowo, czyli wysokości, przekroje, kształty pomieszczeń, one wszystkie odpowiadają wielokrotności liczby 3. I ten projekt jest wynikiem mojej wiedzy i zainteresowań klienta, który po prostu miał taką potrzebę. I tak naprawdę na poziom tego, co my projektujemy, w bardzo dużym stopniu wpływa świadomość ludzi, którzy u nas zamawiają projekty. Czyli nam jest bardzo trudno proponować komuś zaawansowany projekt w formach świętej geometrii, jeżeli ktoś nie ma pojęcia, o co chodzi. Bo my musimy takiego człowieka wtedy bardzo wiele rzeczy nauczyć i on niekoniecznie będzie chciał je zaakceptować i nie będzie czuł, że jest mu to potrzebne. Rozumiem, czyli wy całkowicie dostosowujecie swoje projekty pod potrzeby klienta i jeżeli widzicie, że osoba nie jest zainteresowana użyciem świętej geometrii czy feng shui, dostosowujecie je po prostu do potrzeb tej osoby z użyciem ekologicznych materiałów zgodnych z tymi najwyższymi standardami. Tak. Czyli nie narzucacie swoich przekonań swoim klientom. Ewentualnie, kiedy pojawi się klient zainteresowany bardziej poważnym wykorzystywaniem świętej geometrii, czy bardziej zaawansowanych nauk, wy wówczas dostosowujecie ten projekt pod potrzeby. Tak. Czy możecie mi powiedzieć coś na temat tych nowoczesnych form, które pojawiły się w Europie? Mam na myśli Airship i Hempcrete. Tak. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, bo udało się nam dostać pozwolenie na budowę pierwszego Airshipa w Polsce w zasadzie już 2 lata temu. Tu jest ta sama historia, świadomość ludzi zamawiających projekt. Ci, którzy wiedzą, co to jest życie w budynkach autonomicznych, życie bez płacenia rachunków, szukają takich rozwiązań i dogrzebują się historii Michaela Reynoldsa ze Stanów Zjednoczonych, który już 40 lat temu zaczął myśleć w tym kierunku i zaczął budować, projektować budynki, które nie dość, że były powstawały w miejscach pustynnych całkowicie bez przyłączy do mediów, to na dodatek użyte były przy nich materiały z rozbiórki, materiały odpadowe. Najbardziej kontrowersyjnym materiałem jest w tym wypadku używane opony, z których budował on ściany tylne tych budynków.
A koncept cały polegał na tym, że to są budynki skierowane na pasywną energię solarną, w związku z tym frontem przeszklonym na południe, i że generują tyle, że są na tyle ciepłe, że ludzie niewiele muszą włożyć energii w ogrzewanie tych budynków, a energia, która jest potrzebna do wyprodukowania prądu, czy do, po prostu do urządzeń w domu, jest generowana przez wiatraki, przez fotowoltaikę, panele, kolektory słoneczne do ciepłej wody. Jaki jest koszt wyprodukowania takiego airshipa? Tu też jest to bardzo indywidualnie, należy to potraktować, bo wszystko zależy od wkładu inwestorów. I na przykład airship w Mierzyszynie, który zaprojektowałam, w momencie, kiedy budynek zaczął być budowany, obliczyliśmy koszty na około 1000 zł za metr kwadratowy powierzchni budynku, ale zawdzięczamy to energii, którą inwestorzy włożyli wcześniej, przed procesem budowy, zdobycie materiałów używanych. Czyli zdobyli konkretnie co? Opony, butelki, tak. Szkło? Opony, butelki, szkło to jest najmniejszy koszt, dlatego że to są rzeczy, które dostaje się za darmo, czy się po prostu zbiera. Odpady po prostu. Czyli mamy koszt transportu. Natomiast zdobyli na przykład fantastyczne okna trzyszybowe, szwedzkie, używane w dobrym stanie. Kuloodporne. Z kantoru. Kuloodporne szyby do domku gospodarczego. Fantastyczne, duże powierzchnie. Po prostu za grosze. Deski fantastyczne z odzysku. I ja muszę coś o tym odzysku powiedzieć, bo Polacy nie lubią materiałów z odzysku. Natomiast w bogatych krajach Europy, proszę mi uwierzyć, że jest to... Ludzie mają świadomość, że budynki stare mają ogromną wartość. Jeżeli remontujemy stary budynek, to szukamy starych materiałów do tego budynku, żeby to wszystko do siebie pasowało. Czyli zbiera się stare okna, remontuje się, stare drzwi mają ogromną cenę. Kafelki wydłubuje się z podłogi jakichś domów już przeznaczonych do rozbiórki. I to jest tym ogromny handel. Czyli nie ma czegoś takiego, że remontujemy mieszkanie i wrzucamy sobie do lasu, nie. Jak to w Polsce bywa. Jeżeli coś jest starsze niż okres II wojny światowej, to już jest bardzo cenny materiał. I no, oczywiście najcenniejsze materiały to jest XVII-XVIII wiek. I na przykład w Holandii ja się tym zajmowałam również. I tego typu materiały na porządku, to jest handel takimi materiałami, jest na porządku dziennym, są najcenniejsze rzeczy i to po prostu ludzie z pieniędzmi to kupują, bo oczywiście, że więcej energii się wkłada w taką budowę i trzeba włożyć energię w odremontowanie tych materiałów, ale to wtedy budynek ma wtedy wielokrotnie wyższą wartość niż budynek nowy. Czyli jego wartość wówczas wzrasta. Tak. Rozumiem. Tak. Chciałam się jeszcze dowiedzieć proporcjonalnie, czy byłaby na przykład taka możliwość, żeby młodzi ludzie mogli korzystać właśnie z tej technologii Airship Hempcrete po to, aby zaoszczędzić koszty, żeby nie musieli budować z tych drogich materiałów, które obecnie są dostępne. Czy mogą rzeczywiście zawierzyć tego typu technologii? Ja bym tutaj chciał się wypowiedzieć na ten temat, bo absolutnie można oszczędzić i jest to zdecydowanie bardziej atrakcyjna alternatywa dla młodych osób, którym po prostu na dzień dzisiejszy, których nie stać po prostu na wybudowanie domu za koszty, za cenę, w jakim proponuje obecnie, proponowane są tym ludziom. Lecz niemniej jednak to, co mówiła Barbara, jest bardzo istotne. Koszt realizacji budynku jest zawsze w większej mierze uzależniony od organizacji pracy, organizacji materiałów na miejscu pracy i płynności tego wszystkiego, czyli to też zależy właśnie głównie od inwestorów, od ich inwencji, od ich zaangażowania, na ile, jaki koszt budynku będzie. Co do materiału typu hempcrete, mówimy tutaj o wykorzystaniu pazierza konopnego, który tutaj mamy na stole. Jest to pazierz konopny z konopi, która jest oczywiście konopią przemysłową, zawierającą zaledwie 0,048% tetrahydrokanabinolu. Jest to ta substancja, która w cudzysłowie jest narkotyczną. Której te konopie nie zawierają, tak, ale no 0,048% zawierają, tak? Czyli jest trochę tego, lecz jest to, trzeba byłoby, że tak powiem, sobie spalić 10 hektarów, żeby naprawdę mieć efekt lekki, tak więc nie radzę palić 10 hektarów konopi. Wracając do tematu, z tego się buduje całe budynki, można stawiać całe ściany nośne, jest to niesamowicie wytrzymały materiał, ma ogromną ilość celulozy, ponad 70% celulozy i jest to forma, która jest to surowiec, który przy wymieszaniu odpowiedniej ilości w proporcjach z wapnem i z łącznikiem, to może być 6% cementu, nie ukrywam, jest to cement, ale jest to sprawdzona technika, która działa. I pomimo już tego 6-procentowego dodatku cementu, to nadal stanowi jako najlepszy materiał
dla organizmu ludzkiego, czyli jest to nie dość, że higroskopijny, czyli w związku z tym nie utrzymuje wilgoci. Są to ściany, które oddychają. Naprawdę jest to surowiec, który jest niedoceniany na całym świecie, na pewno w Polsce. Chociaż mamy dosyć starą kulturę i w historii zaledwie 50 lat temu tutaj było mnóstwo pól uprawianych konopiami i przemysł rósł niesamowicie. No niestety to było zatrzymane celowo po to, żeby nie rozwijać to. Tak więc wracając do tematu, jeżeli chodzi o konopie, w tej chwili jest to mniej więcej porównywalna cena budynku, konwencjonalnego budynku, jeżeli chodzi o konopie. Czyli gdybyśmy chcieli wybudować budynek właśnie przy pomocy konopi, paździerza i w związku z jego brakiem tak naprawdę jeszcze w Polsce i brakiem technologii, nie jest to aż tak rewelacyjne, jeżeli chodzi o koszty. Po prostu, bo może oczywiście przełożyłoby się to później na to, że dom jest ciepły, że ponieważ utrzymuje dosyć więcej ciepła i zdrowy, ale no niestety koszty są mniej więcej porównywalne, takie same jak konwencjonalne. Rozumiem, czyli gdybym na przykład chciała sobie teraz wybudować dom w technologii hempcrete, czyli z wykorzystaniem tych konopi, tak. Jest to możliwe i zgodne z prawem? Tak, jak najbardziej. Czyli Polska ma normy. Polska jest jednym z pierwszych krajów tutaj w Europie, która ma normy na przykład broczki gliniane. Czyli naturalne materiały były używane w Polsce już dawno temu. Zresztą to widać po tych starych tutaj budowlach i budynkach, które mają jeszcze ściany z gliny. I to powraca, tylko powraca troszeczkę może w innej zmienionej formie, bardziej ulepszone. Tak więc jest to zdecydowanie przyszłościowy materiał i surowiec. Jak wytrzymały jest ten surowiec? Mówimy o konopi, tak? Tak, mówimy o konopi. Jest to bardzo wytrzymały materiał. Jak w momencie, kiedy się zwiąże z wapnem oraz z tym cementem i wyschnie, jest to tak samo trwały materiał, jak i ściana ceglana. To znaczy, ja muszę troszeczkę dodać, bo on nie wysycha, on karbonizuje. I przez to, że karbonizuje w okresie jednego miesiąca, znaczy masz rację, bo to wysycha, ale jednocześnie zachodzi proces chemiczny w tej ścianie i wapno, jeżeli to jest oczywiście bardzo dobry gatunek wapna, ono karbonizuje do stanu bardzo twardego i dlatego nazywa się ten materiał betonem konopnym, bo po miesiącu taka ściana przypomina ścianę betonową, naprawdę jest nie do odróżnienia twardością i wytrzymałością. Nawet mówi się, że jest bardziej wytrzymała niż beton, bo beton jednak ulega tak zwanej korozji, a wapno z paździerzem nie. I to są, mamy do tej pory budowle, które stoją tysiące lat i mają, są otynkowane tynkiem wapiennym w dobry sposób i one mają tynki wapienne jeszcze trwałe, więc to tylko zależy od tego, jak pomieszamy to, jaką po prostu zastosujemy technikę. Czy moglibyście powiedzieć coś na temat wpływu ekologicznego budownictwa na zdrowie i psychikę człowieka? Czyli jakie materiały, powiedzmy, są powszechnie używane w Polsce w dzisiejszym czasie, które są bardzo niebezpieczne, które mogą powodować nowotwory, bo nie oszukujmy się, statystyki mówią, że bardzo wiele osób w Polsce choruje na nowotwory i umiera i my nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, no, chyba tak, że wykorzystamy tego typu technologie. To może powiem w dwóch, jakby opowiem o tym pod dwoma względami, mianowicie to, co nas truje, a z drugiej strony to, co nas może uratować, bo nie każdy może wyprowadzić nagle z mieszkania w blokach zbudowanych z wielkiej płyty i zbudować sobie zdrowy dom ze słomy i gliny. Natomiast możemy sobie pomóc przez wprowadzenie pewnego rodzaju materiałów do wnętrza, które będą oczyszczały klimat wewnętrzny, bo w zasadzie mówimy tutaj o tak zwanym zjawisku klimatu wewnętrznego i tak traktuje się tą zdrowotność budynków w zachodniej Europie pod takim hasłem, dlatego że to jest to powietrze, którym oddychamy w domu, jest wynikiem emisji chemicznych wszystkich materiałów elektrostatycznego, ładunku generowanego przez wykończenie, na przykład aperturę, nie wiem, pokrycia podłogi czy jakichś tkanin, które są we wnętrzu. I to są, jeśli chodzi o emisje chemiczne, to największy wpływ na nas mają emisje chemiczne z farb i lakierów. I niestety wszystkie farby i lakiery od iluś tam lat już są produkowane na produktach pochodnych ropy naftowej, w związku z tym są to ogromne ilości benzenu na przykład. To są, ja będę mówiła o takich substancjach, które znamy, najbardziej szkodliwe. Benzen, formaldehyd, to są bardzo silnie karcynogenne substancje i niestety wszystkie farby, które teraz kupujemy w sklepach, one są bardzo rakotwórcze. Na dodatek jest tak, że ta emisja, ona mówi się, że po wyschnięciu farby już się nic nie dzieje. Nieprawda. Ta emisja następuje jeszcze przez wiele lat. To samo jest ze styropianem. Styropian nie jest zdrowym materiałem i emisja chemiczna ze styropianu, który nie będzie dobrze oddzielony od właśnie wnętrza domu, to jest 8 lat chemii.
I nie zdajemy sobie z tego sprawy, oczywiście, bo nikt nam o tym nie mówi. Tego typu informacje są badane przez instytuty w całej Europie i są to z reguły informacje publikowane tylko i wyłącznie w niezależnej prasie właśnie wydawanej, tak jak na przykład ten mój związek w Holandii wydaje swoje własne czasopismo Zdrowe Budowanie i Mieszkanie. Takie czasopismo istnieje w Niemczech i można sobie to kupić, zdobyć, bo wszystkie w zasadzie numery sprzed nawet 20-30 lat są równie cenne. My jesteśmy w zasadzie teraz w Polsce na etapie takim, na jakim znajdowały się Niemcy i Holandia 20 lat temu, jeśli chodzi o wiedzę i rozwój tego wszystkiego, może nawet 25 lat temu. Także oprócz tych emisji chemicznych, które występują zarówno z farb, lakierów, tkanin, mamy jeszcze kwestię promieniowania. Jesteśmy przez to, że jesteśmy otoczeni różnego rodzaju urządzeniami generującymi pola elektromagnetyczne, a nawet promieniowanie mikrofalowe, to chodzi teraz o maszty telefonii komórkowej. Żyjemy w środowisku tak skażonym promieniowaniem, że nasze organizmy w zasadzie bardzo mają ogromną trudność do utrzymania, tak jakby, aby utrzymać immunologię na jakimś sensownym poziomie, to musimy, nasz organizm pracuje pełną parą, żeby móc się utrzymać w zdrowiu, właśnie przez to, że po pewnych częstotliwościach promieniowania elektromagnetycznego po prostu jesteśmy cały czas rozedrgani, zmęczeni, nerwowi i występują na przykład choroby, które dawniej nigdy nie były znane. I to są choroby, które przyczyniły się do powstania tak zwanego zjawiska chorego budynku. I dzięki temu zjawisku chorego budynku w latach 80. zaczęto się interesować i w jaki sposób można naprawić błędy popełnione w nowoczesnym budownictwie. I od tego zaczął się rozwój biobudownictwa w Europie. Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś ma depresję, jest bardzo nerwowy, cierpi na powszechne choroby cywilizacyjne, to może przyczyną być tego niezdrowe budownictwo, tak? Tak, oczywiście. Oczywiście. Nie rozwiążemy tego problemu zwykłym feng shui, czy jakimś czarnym mary i radiestezją. Musimy zastosować po prostu technologię ekologicznego budownictwa. To również, to jak najbardziej holistycznie, czyli właśnie trzeba podejść do zdrowia holistycznie, lecząc, zapobiegając tym problemom u podstawy, prawda? Czyli to, co właśnie mówi Barbara. Rozumiem, czyli tak pokrótce. Zamiast farb i lakierów, jaki materiał możemy zastosować we wnętrzu swojego domu czy mieszkania, który nie będzie dla nas kancerogenny? Jeszcze parę lat temu prawie w każdym miasteczku w Polsce były sklepiki, gdzie można było kupić farby wapienne, farby klejowe, produkowane ręcznie przez małe zakłady. I to było właśnie to rozwiązanie, które w tej chwili w Europie jest najbardziej popularne i te farby mają ogromne ceny. Ale wracając do tego, jak możemy sobie szybko pomóc, można się postarać o to, żeby na przykład ściany przy jakimś malowaniu kolejnym nie były pomalowane farbą emulsyjną, tylko żeby były właśnie na przykład pomalowane farbą wapienną, którą sami praktycznie możemy zrobić. I możemy szukać pomocy, jeżeli mam wśród znajomych kogoś, kto jest konserwatorem, bo polscy konserwatorzy świetnie wiedzą, jakie materiały, te wszystkie materiały, które stosują konserwatorzy, są bardzo zdrowe w dzisiejszym budownictwie i one są od nowa wprowadzone w Europie, z tym, że tam jest to teraz droższe, a u nas jeszcze ciągle może być bardzo tanie. Glina, na przykład otynkowanie jednej ściany czy kawałka ściany w domu gliną powoduje to, że zaczynają być wchłaniane substancje chemiczne szkodliwe i glina na dodatek likwiduje w bardzo silnym stopniu promieniowanie, wszelkie skutki negatywne promieniowania. Następna rzecz to jest wełna owcza, która ma nieprawdopodobne możliwości wchłaniania formaldehydu, który jest jednym z najgorszych składników występujących w farbach, lakierach i apryturach. I formaldehyd powoduje właśnie bardzo szybko, może spowodować raka, zwłaszcza u kobiet, u dzieci, u małych dzieci. I zastosowanie nawet koca z wełny owczej, ale jak najmniej po prostu obrobionej, przetworzonej, to jest po prostu ratunek dla mieszkań, które są nowe, bo właśnie te nowe mieszkania, gdzie wszystko jeszcze pachnie świeżością, to jest to, co pachnie, to niestety nie jest dobre. I wstawienie kawałka, nie wiem, czy skóra owcza akurat... Nie, samo zabijanie owiec nie jest w tym wypadku fajne, ale na przykład na zachodzie Europy od dawna bardzo popularna jest izolacja z wełny owczej. My też robimy działania w kierunku tego, żeby w Polsce mogło to zaistnieć. Natomiast po prostu zwykła wełna owcza, nawet w poduszce jakiejś, czy w kawałku, czy po prostu skóra, czy koc z wełny, już powodują to, że oczyszcza się klimat wewnętrzny w mieszkaniu. Czyli po prostu wełna owcza jest skręcona, składa się z keratyny i bardzo silnie skręcony włos ma nieskończone praktycznie możliwości, robi się różne badania na świecie i to jest coś nieprawdopodobnego. To jest jedyna izolacja, która izoluje nawet wtedy, jak jest mokra, bo keratyna przez spiralne skręcenie wchłania po prostu szkodliwe substancje i zatrzymuje je w sobie. I wełna dalej zachowuje swoje dobre właściwości. A więc w tych mieszkaniach z wielkiej płyty, cokolwiek z wełny owczej, jak najmniej przetworzonej,
najlepiej od polskich owiec, żeby ratować Tatry, bo giną, bo owiec nie ma. Czyli to mogłoby też uratować naszą gospodarkę. Oczywiście jest to, że bardzo, to jest holistyczne działanie. My działamy przez to, jak budujemy nasze domy, działamy na środowisko naturalne, bo domy w procesie pozyskiwania materiału, to jest rabunkowa gospodarka lasów, rabunkowa gospodarka kopalin. W momencie, kiedy mieszkamy w budynku, który jest źle ocieplony i wilgotny, jeszcze pleśni, pojawiają się różne szkodliwe zjawiska typu właśnie pleśń, działamy na siebie źle, a budynek potrzebuje tak ogromnej ilości energii, że zużywamy z kolei wszelkie nieodnawialne źródła energii. A ja mam pytanie, bo teraz jest powszechnie używany taki środek, który się nazywa wełna mineralna. Czy to jest zdrowe dla ludzi? Nie jest zdrowe. Głównie dlatego nie jest zdrowe, że drobinki w trakcie pracy z wełną mineralną pojawia się pył, który jest bardzo szkodliwy dla płuc. I mówi się, że ludzie, którzy pracują na budowach w zachodniej Europie, oni po prostu dużo krócej pracują, bo ich organizmy nie wytrzymują tego. Czyli tak jak cement w sumie jest szkodliwy przez zapylenie, tak w przypadku zastosowania wełny mineralnej powstaje też pył, który jest takie drobne igiełki, które tak jak azbest mogą powodować choroby płuc. I należy, jeżeli stosujemy wełnę mineralną, to należy bardzo dobrze ją zamknąć od strony mieszkania, bo jakiekolwiek przeciągi i szpary na przykład w stropach i powodujące przenikanie tych drobnych pyłków z wełny do środka domu, to niestety jest dla płuc bardzo szkodliwa rzecz. Z tym, że pojawiają się na rynku już wełny mineralne także wśród dużych producentów, robione na przykład na drewno pochodne i one są dużo mniej szkodliwe dla zdrowia, no ale trzeba znowu po prostu niszczyć lasy, żeby je zrobić, więc to jest znowu kij ma dwa końce, więc nie jest to takie korzystne. Natomiast one są zdecydowanie zdrowsze dla naszych płuc. I jedną z najciekawszych izolacji, jaka istnieje na rynku, to jest izolacja z konopi przemysłowych. Znowu pojawiają się konopie, z tym, że z włókna konopi przemysłowych. Paździerz jest to odpad środek łodygi, czyli takie zdrewniałe części. A włókno to jest to, do czego konopie były dawniej tak powszechnie wykorzystywane i z tego włókna w połączeniu z paździerzem robi się izolację z konopi. I w Polsce znajduje się fabryka, która jest największym producentem tego, Stejko. I właściwie te konopie były siane dla tej fabryki, i tylko wszystkie szły na rynek niemiecki i austriacki, bo Polacy. Czyli rozumiem, że my produkujemy te najbardziej ekologiczne, zdrowe i wartościowe produkty, które wychodzą na rynki zachodnie, a my w Polsce męczymy się z rakiem, z różnymi alergiami, chorobami, bo nie jesteśmy w stanie wykorzystać tej technologii. Tak, rozumiem. Druga jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Polska jest największym producentem cegieł z niewypalanej gliny, które są podstawą zdrowego budownictwa w Niemczech. I mało kto o tym wie. Po prostu ogromne ilości suszonych cegieł jadą do Niemców. Suszona cegła ma po prostu przewagę nad cegłą wypalaną, że jest o wiele tańsza, że nie zużywamy ogromnej ilości energii. Na dodatek przy wypalaniu cegły powstają substancje promieniotwórcze, o czym też nie wiemy, bo to zależy od tego, z jakich pokładów glina jest wyciągana. Natomiast suszona cegła ma można powiedzieć, tylko i wyłącznie dobre właściwości. Jedyną jej cechą, z którą się musimy liczyć, jest to, żeby dobrze wysłonić ściany od zewnątrz, żeby po prostu domy miały dużo okapy i były tynkowane dobrze. Także jest to wszystko paradoksalne dość. Ja jeszcze jeszcze o jednej rzeczy muszę powiedzieć, bo z tym budownictwem nowoczesnym wiąże się jeszcze jedna rzecz, która pojawiła się w zasadzie po II wojnie światowej, mianowicie zbrojenia stropów i podłóg. I wszyscy mieszkamy... Właśnie miałam też o to pytać. Tak, bo wszyscy mieszkamy w klatkach Faradaya, czy niebezpieczne. No to jest jeden z tych czynników, który powoduje, że jesteśmy słabsi i że psychicznie. Bo zarówno tak jak pochodzenie w butach o grubych podeszwach gumowych. Ludzie, którzy chodzą często na bosymi stopami po ziemi, powiedzmy, że no nie wiem, kilka razy w ciągu miesiąca, czy regularnie po prostu, zdecydowanie ich system nerwowy jest bardziej wzmocniony i wydajny, że powiem. No to właśnie Barbara również mówi, że jesteśmy osłonięci siatką metalową, będąc w budynku przez cały czas od promieniowania naturalnego z kosmosu i z Ziemi, czyli ten przepływ tej energii jest zablokowany. My, jako również istoty, które mają pewien poziom energii, prawda, elektromagnetyczny i elektryczny również,
niestety będziemy reagować negatywnie, szczególnie jeżeli jesteśmy otoczeni tak zwanym elektrosmogiem, czyli nieustannie przebywamy wśród komputerów chłodujących się, prawda? To wszystko jest energia, która niestety destruktywnie działa na nas. Ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie tej klatki Faradaya. Czym tak naprawdę są właśnie te konstrukcje metalowe, które są powszechnie używane w budownictwie w Polsce? Nagminnie. Tak. No nie tylko w Polsce, wszędzie. Właśnie stal w podłodze i w stropie oddziela nas od dołu od pola magnetycznego, a od góry od promieniowania elektromagnetycznego. A to jest podstawa do naszego dobrego samopoczucia. Właśnie do psychicznego przede wszystkim, oczywiście też zdrowia fizycznego, bo tak jak już mówiłam, powoduje to, że człowiek, tak jak Bartek mówi, wystarczyłoby raz dziennie, bo wiadomo, że nie możemy się wszyscy wyprowadzić z tych domów, do domków gdzieś na wsi czy na czystych terenach, raz dziennie uziemić się po prostu bosymi stopami na ziemi. Bo to jest podstawa do tego, żeby nasze organizmy mogły się po prostu zresetować. To oddzielenie od... I to ja nie wiem, czy to było celowo zrobione, po prostu oczywiście były to wszystkie rzeczy związane z budownictwem wprowadzone po wojnie, miały na celu szybkie budowanie. Budowanie dużych budynków wiązało się z betonem i zbrojeniami, po to, żeby można było ileś tam tych mieszkań budować na sobie, żeby to mogło stać przez lata. No ale to niestety się przełożyło na zdrowie użytkowników takich budynków. Ale tak jak mówię, wprowadzenie tych właśnie naturalnych materiałów, czyli gliny, wapna, farb wapiennych na ścianach, ta wełna owcza, to są wszystko rzeczy, które wygląda, to jest po prostu w sumie subtelna ingerencja, ale ona powoduje, że się oczyszcza klimat wewnętrzny, że likwiduje się trochę promieniowanie wewnątrz i że możemy zdrowiej żyć. Rozumiem. Jeszcze mam pytanie odnośnie budowania budynków z opon. Czy opony jako materiał w sumie sztucznie wyprodukowane są szkodliwe dla naszego zdrowia? Opony są szkodliwe w zasadzie tylko wtedy, kiedy jeżdżą po drogach, bo wytwarza się pył z gumy, który w sumie jest obojętny chemicznie. I w momencie, kiedy użyjemy je jako coś w rodzaju cegły z ubitą ziemią i one zostaną zasypane ziemią, bo w sumie nie mamy z nimi kontaktu w budynku, to nie wywierają absolutnie żadnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi mieszkających. One są praktycznie użyte do tego, żeby utrzymać skarpę z ziemią, która zwykle jest od północy, czasami z boku, otacza budynek. I ta ich rola to jest po prostu kwestia bardzo dobrze konstrukcyjnie zbudowanej ściany. Mówi się w Stanach, że w zasadzie są to budynki, jedyne budynki tak jak kopuły, które mogą przetrwać każde trzęsienie ziemi, tajfun, huragan. One są po prostu bardzo solidne, ciężkie, nie są, przez to, że nie ma betonu i zbrojeń, tam nic nie może popękać, to wszystko może pracować bardzo elastycznie i dlatego też po prostu są one stworzone na dzisiejsze czasy, na po prostu czasy tak ogromnych problemów pogodowych i nieprzewidywalnych kataklizmów, które się dzieją, że jest to po prostu pewne wyjście z kryzysu, pominąwszy już to, że po prostu jest to tańsze i lepsze. Ja rozumiem. Mam takie pytanie, bo słyszałam, że ten pierwszy airship, który został wybudowany, zawarł się w kwocie, w Polsce wybudowany, zawarł się w kwocie około 120 tysięcy złotych. Czy jest to faktem? Czy faktycznie można w takiej kwocie zawrzeć wszystkie koszty zakupu małej działki dla powiedzmy dwóch osób młodego małżeństwa, gdzie są powiedzmy dwa pokoje i kuchnia i łazienka. W jakiej kwocie dla takich dwóch osób, które planują mieć, prawda, nie wiem, dwójkę dzieci, można zawrzeć koszty wybudowania airshipa? Czyli domu z myślę, że to jest realne i wszystko zależy oczywiście od ceny działki, bo to jest jakby powinniśmy oddzielić cenę działki od ceny budynku, ale oczywiście szukając działki poza miastem, działki, która nie ma przyłączy do mediów, to możemy jeszcze kupić coś bardzo taniego, także jest to rzeczywiście tani aspekt. I jak mówię, przy dużej energii włożonej w poszukiwanie materiałów budowlanych, używanych, możemy czasami je dostać za darmo, bo ludzie wyrzucają stare okna, to myślę, że jednym poważnym kosztem są na pewno instalacje, bo one muszą być zrobione dobrze, oczyszczania ścieków, którą też możemy zrobić sami, ale bardzo, właściwie tak, przy budowie airshipa ważniejszym aspektem jest zatrudnienie fachowców, którzy pomogą go zbudować tak, żeby był bezobsługowy. To znaczy musi naprawdę fantastycznie być zrobiona cały system oczyszczania wody deszczowej, wody szarej i ogrzewanie inteligentnie, hybrydowe ogrzewanie wewnątrz budynku. I to są koszty, których nie unikniemy. Natomiast tak naprawdę materiały do... Oczywiście też konstrukcja drewniana, bo to z reguły jest podstawą jakby postawienia dachu i wnętrza tego budynku,
a reszta no to może być praca własna, bo możemy tynkować, bardzo często używa się do tynkowania właśnie gliny czy wapna, to są materiały niedrogie. Glinę z reguły pozyskuje się na własnej działce, bo w Polsce ta glina wszędzie występuje, tylko że na różnych głębokościach. Czyli generalnie ta cena jest realna. My właśnie tak ostrożnie szacujemy ceny budynków na około 1000 zł za metr kwadratowy, a zdarza się, że jest taniej, jeżeli oczywiście jest na jakiś wkład własny ludzi budujących albo dobrze zorganizowane warsztaty, gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy naprawdę pracują i mogą ten budynek pomóc skończyć. Czyli w Polsce istnieje ekipa, która byłaby w stanie budować takie domy, tak? To znaczy, to trudno powiedzieć ekipa. My po prostu budujemy lokalnie, czyli jeżeli mamy projekty na w zachodniej części Polski i we wschodniej, no to musimy, raczej pracujemy z różnymi ludźmi, ale to nie są... Nie jest to problem, bo część tych robót to są po prostu konwencjonalne prace, jak na przykład przy założeniu elektryki czy budowie instalacji wodkan, to po prostu jest bardzo konwencjonalny typ budowania. Natomiast tynki są bardziej skomplikowane i tynki gliniane po prostu trzeba się nauczyć robić, ale to też jest do nauczenia. Dawniej kobiety i dzieci na całym świecie tynkują gliną, u nas na warsztatach również, więc to nie jest coś bardzo skomplikowanego. Jeżeli chcemy oczywiście mieć tynki zewnętrzne wykonane przez fachowca, co pozwala na większą trwałość, no to też jakiś tam koszt, ale generalnie są pozycje, których nie możemy uniknąć, musimy za nie zapłacić, ale są też po prostu fragmenty budynku, które praktycznie budujemy. Oczywiście czas musimy na to poświęcić. Rozumiem. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie technologii, która jest użyta do budowy airshipów i hempcrete. Chciałam się dowiedzieć, czyli tak, tam występują solary, które umożliwiają pobieranie energii ze słońca. Jak to się sprawdza w naszych warunkach polskich? Myślę, że kombinacja paneli solarów i fotowoltaiki jest korzystna w Polsce, dlatego że solary się nie sprawdzają absolutnie w zimie, czyli mamy tylko pół roku, kiedy to działa, a z kolei w zimie lepiej sprawdza się fotowoltaika, czyli warto po prostu taką hybrydowe ogrzewanie zrobić. Natomiast są jeszcze inne źródła energii, które są do tej pory mało stosowane, a które teraz wkraczają na rynek i nie ma ograniczeń. Czy wy macie jakby wiedzę na temat tych nowych technologii, które cały czas pojawiają się, tych nowych opatentowanych wynalazków? Jesteście w stanie to zastosować w swoim budownictwie w Polsce? Tak, oczywiście. Jesteśmy w kontakcie z firmami produkujące różnego rodzaju sewki indukcyjne, które w połączeniu z wiatrakami i z grałką mogą generować stałą temperaturę wody. Wody do mycia, zarówno jak i ogrzewanie, prawda? Podłogowe czy ścienne. Są silniki magnetyczne, o których jeszcze w Polsce tak dużo nie słychać, ale uważam, że ten rok, te dwa lata albo trzy lata następne, kolejne będą przełomowymi latami, które zdecydowanie otworzą oczy wielu osobom. Tak więc my jak najbardziej pozytywnie patrzymy na rozwój. Bo w Polsce młodzi ludzie są bardzo sfrustrowani i próbują wyjazdów zagranicznych po to, aby odnaleźć tą niezależność, ale często wracają, ponieważ okazuje się, że Zachód nie daje im tego poczucia bliskości z rodziną, przyrodą. I powiedzmy, że takie osoby chciałyby się całkowicie odciąć właśnie od tej technologii elektrowni, prawda, czyli tych wszystkich zewnętrznych, serwowanych przez państwo rzeczy. Czyli możemy wybudować na zupełnie nagiej łące sobie domek, oczywiście, jeżeli tam uzyskamy pozwolenie, i tam zastosować taką technologię, że nie będziemy potrzebować elektrodojścia, prawda, do wodociągów, elektrowni. Tak. Czyli nie musimy w ogóle tego mieć. Nie. To jest mit. Nie ma potrzeby tak naprawdę na przełącza. Rozumiem. Technologia jest teraz tak poszła do przodu. To są rozwiązania naszych dziadków. No umówmy się, dawniej po prostu każdy potrafił zbudować swój dom. I ludzie budowali z lokalnych materiałów i po prostu i w sumie budowały całe rodziny. I dlaczego nie możemy tego robić my? Tam mówiono po II wojnie światowej, że konieczna jest ekipa budowlana, mnóstwo betonu i stali. Tak, pomocy innych państw, oczywiście. Innych krajów, firm. Które nam powiedzą, co mamy robić, żebyśmy byli mądrzy. Tak? Oczywiście. Mamy fantastyczne tradycje w Polsce, które jeszcze nie zaginęły. I po prostu mnóstwo ludzi w Polsce się tym teraz zajmuje, odgrzebywanie starych receptur i to jest naprawdę bardzo dobrze rozwinięte. Mnóstwo ludzi uczy się tynkowania gliną, więc w każdym miejscu w Polsce można znaleźć w niewielkiej odległości specjalistów i po prostu tak budować. Także też remontować, bo umówmy się, że to są technologie konserwatorskie w zasadzie, gdzie na przykład w Holandii przede wszystkim remontuje się domy w ten sposób. Rozumiem. Czy możecie mi powiedzieć coś na temat Fundacji Polski Szlak? Czym jest ta fundacja?
Ta fundacja, założyłam tę fundację po przyjeździe z Holandii już mniej więcej 6 lat temu i pierwszym zamysłem było powtórzenie, dostałam tak jakby recepturę z Holandii, z mojej organizacji FIBA, Stowarzyszenie Integralnej Biologicznej Architektury i pomysł był taki, żeby wszelkie zdobycze osiągnięte przez lata pracy tej grupy architektów w Holandii były powtórzone w Polsce. Natomiast nie spotkałam się z zbytnim zrozumieniem na początku i ta pierwsze 3 lata byłam raczej wyśmiewana przy pisaniu wniosków i rozmowach z samorządami, gdzie chciałam na wsi jakby to wprowadzać. Byłam wyśmiewana, że to ta pani, która chce budować z błota, więc nie było to traktowane poważnie. Czyli rozumiem, że jesteście zainteresowani pozyskaniem ludzi do współpracy tak. z terenu całej Polski, tak. architektów, którzy będą z wami współpracować i będą, z którymi będziecie mogli się dzielić tą wiedzą, prawda? Znaczy bardziej potrzebni są w zasadzie budowlańcy, bo architekci, no wszyscy ci, których to interesuje, to i tak trafiają do tego kręgu zainteresowanych. Natomiast budynek... Projekty w sumie w tym wypadku, można robić projekty bardzo proste dla młodych ludzi, którzy chcą, my robimy właśnie, jednym z naszych produktów, że tak to nazwę, są projekty domów modularnych, czyli że możemy postawić najpierw domy, który ma 60 metrów kwadratowych, za parę lat dobudować następne więcej metrów kwadratowych i to jest rozwiązanie dla ludzi, którzy budują z małą ilością pieniędzy, także... Projekt nie jest tak ważny, znaczy ważny bardzo jest projekt, jak budynek jest zaprojektowany, natomiast są potrzebni ludzie, którzy będą to budować, czyli po prostu ci, którzy są zainteresowani współpracą i chcą się specjalizować w tych technologiach, to jest takich ludzi bardzo poszukujemy. I my jako spółdzielnia socjalna zresztą przekształciliśmy się również w instytucję szkoleniową i mamy już za sobą kilka takich grup, ekip, że powiem w cudzysłowie, no, w jakiś tam sposób wyszkolonych, w biobudownictwie i zainteresowanie jest coraz większe. Także widzimy po ilości osób zainteresowanych, że ten temat będzie coraz bardziej popularny w Polsce. Ze względu na cenę, to jest raz przede wszystkim, prawda? Podstawowe pytanie jest, ile to kosztuje. Dopiero później jest, a czy to może przypadkiem ma jakiś wpływ na moje zdrowie. Rozumiem. Tak więc, Czyli istnieje na przykład taka możliwość, że w Polsce w przyszłości zamiast budowania popularnych TBS-ów socjalnych dla ludzi będzie tam wykorzystywane nowoczesne technologie Airship oraz Hempcrete, gdzie będzie to dużo tańsze materiały i bardziej większa oszczędność finansowa. W Anglii z kolei powstały już budynki socjalne przy współpracy z hrabstwem Lincolnshire na północy i również z firmą Strawworks, obecną firmą Strawworks, a jeszcze wcześniej była to firma Amazon Nails, której założycielką jest Barbara Jones. No i powstały budynki socjalne, wprowadziły się osoby tak jak normalnie zazwyczaj w procedurach państwowych, gdzie ubiegali się o budynki socjalne i pozyskali te budynki. To są budynki wykonane ze słomy i z gliny i z wapna, przepraszam. Tak, tylko one z zewnątrz wapnem. I na podstawie tego, co dokonano zostało w Lincolnshire, uważam, że my powinniśmy czerpać przykład z tego. Mówimy jako województwa, urzędy, gminy, które mają pieniądze na to, żeby wykorzystać właśnie w tych celach. Nie są spożytkowywane czasami w ogóle, a czasami są, tylko że źle. Są remontowane kamienice, które się rozpadają, które kosztowne są, jeżeli chodzi o utrzymanie. To również w utrzymaniu. Tak. Oczywiście, że konserwatorzy biorą dosyć potężne sumy za konserwację takich obiektów. No tak. To znaczy bierze się pod uwagę budynki, które kosztują powyżej 2000 za metr. Gmin na to nie stać, a dofinansowanie rządowe to jest do 70% i nasze budynki byłyby fantastycznym rozwiązaniem. My projektujemy budynki socjalne, natomiast do tej pory przez 3 lata nie udało nam się namówić ani jednego samorządu do współpracy z nami. Czyli biorąc pod uwagę, że uda wam się teraz znaleźć odpowiednich ludzi, którzy mają taką ideę budowania ekologicznego, uzyskacie również współpracę ludzi, którzy zajmują się, no pracują w samorządach, w urzędach. Jesteście w stanie przeszkolić ich po to, żeby przygotować tego typu projekty. Tak. Fantastycznie, dziękuję Państwu bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że uda się w Polsce zrealizować ten projekt jak najszybciej dla dobra również naszego budżetu państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.